cudowny lek na odchudzanie, Ozempik. Mnóstwo osób go bierze, choć się do tego nie przyznaje, w tym też celebryci. Ozempik to lek dla cukrzyków, który robi prawdziwą furorę w Hollywood, ale nie chodzi tutaj o leczenie cukrzycy. Gwiazdy go biorą, żeby schudnąć. Ale od początku, czym jest w ogóle Ozempik? Ozempik to lek stosowany u dorosłych chorych na cukrzycę typu drugiego. Chociaż ten lek nie jest zarejestrowany jako oficjalny lek na odchudzanie, to niektórzy lekarze i tak przepisują go swoim pacjentom. Nie będę się teraz zagłębiać w medyczne szczegóły odnośnie tego leku, żeby nie przynudzać Was za bardzo, ale jeżeli ktoś byłby ciekawy, to może zatrzymać film w tym momencie. Ozempik pomaga w chudnięciu, ale jego stosowanie, żeby pozbyć się kilogramów, ma swoje konsekwencje zdrowotne. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym najpierw zastanowić się, dlaczego Ozempik jest tak popularny. I teraz się zorientowałam, że zapomniałam zapalić świeczek, więc uwaga, będziecie w tym cudownym momencie zapalania. Ogromną popularność Ozempiku zawdzięczamy oczywiście influencerom i celebrytom. Ale czy może wiecie, kto tak naprawdę zapoczątkował promocję tego leku? To może być dla Was zaskakujące, ale był to Elon Musk. W jednym z tweetów Elon Musk stwierdził, że oczywiście żadne leki nie są pozbawione skutków ubocznych, ale te związane z otyłością prawie na pewno przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem takich leków jak m.in. Ozempik. Ozempik zrobił też furorę w mediach dzięki Kim Kardashian, kiedy w 2022 roku musiała ona zrzucić kilka kilogramów przed Met Galą, aby zmieścić się w tę sukienkę. Sukienkę, którą nosiła sama Marilyn Monroe. Ale żeby w ogóle ubrać tą kreację, Kim musiała schudnąć około 8 kg. Oczywiście podczas całego procesu mówiła w mediach, że udało jej się zmieścić tę sukienkę dzięki diecie i ćwiczeniom. No jednak nie wszyscy w to wierzą i duża część ludzi uważa, że zmieściła się w tę kieckę tylko przez to, że brała leki na odchudzanie. I niby Kim Kardashian osiągnęła swój cel i ubrała na tę Met Galę sukienkę od Marilyn Monroe, ale pytanie, czy naprawdę warto się męczyć i dążyć do takiej sylwetki tylko po to, żeby ubrać jedną sukienkę? Na liście, i tutaj zaznaczam prawdopodobnych użytkowniczek tego leku, są na przykład Kelly Clarkson, Khloe Kardashian czy Kylie Jenner. Jednak chciałabym tutaj podkreślić, że stosowanie przez te osoby Ozempiku nie zostało nigdzie potwierdzone i są to jedynie domysły. Ale mamy też kogoś, kto przyznał się do stosowania Ozempiku i jest to Chelsea Handler, czyli amerykańska, popularna bardzo prezenterka telewizyjna, która przyznała, że stosowała Ozempik, ale nieświadomie i tylko w momencie, kiedy została poinformowana o tym przez swojego lekarza, natychmiast odstawiła ten lek. Dlatego to właśnie celebryci, osoby rozpoznawalne i mające duży wpływ na ludzi powodowały, że ten lek jest teraz tak popularny. Nie tylko wśród gwiazd, ale też wśród anonimowych osób, które coraz częściej sięgają po niego, nie dlatego, że chorują na cukrzycę, ale po to, żeby zrzucić kilogramy. Spójrzcie teraz, jak wygląda dostępność Ozempiku w polskich aptekach. Tego leku jest dramatycznie mało i teraz wyobraź sobie osobę, która faktycznie potrzebuje Ozempiku, bo choruje na cukrzycę i musi jechać nawet kilkaset kilometrów do apteki, bo jest taka słaba dostępność tego leku. Dzieje się tak m.in. dlatego, że osoby bez cukrzycy masowo wykupują ten lek, a osoby, które faktycznie go potrzebują, mają problem, żeby go dostać. A teraz pokażę Wam kilka komentarzy w tym temacie. Jedna z osób napisała, że miała rundę telefonowania z siostrą po aptekach na całym Górnym Śląsku, a później rundę jeżdżenia po Ozempik. Lek był potrzebny dla ich mamy, bo ma cukrzycę i dużą otyłość brzuszną, mimo że niewiele je. Inna z osób z kolei napisała, że jest dietetykiem i specjalizuje się w leczeniu cukrzycy i musiała zmienić swoim pacjentom lek, dlatego że był tak rozchwytywany, że aby go dostać musieli jeździć nawet 300 km do jednej apteki. Jedną z influencerek, która przyznała się do brania leku na odchudzanie, jest Kinia Wiczyńska. Kinia ma na swoim kanale dwa filmy, w których przestrzega przed braniem tego leku. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócę do normalnego zdrowia, tylko no, już zawsze będę chora. W jej przypadku wszystko zaczęło się od tego, że w pewnym czasie Kinia sporo przytyła i postanowiła schudnąć. Na samym początku zaczęła chodzić na siłownię, starała się jej zdrowiej, jednak nie widziała żadnych znaczących efektów i w tym momencie usłyszała po raz pierwszy o leku, który pomaga schudnąć. Niecałe dwa miesiące Kinia schudła 20 kg. Jednak w miarę stosowania leku zaczęły pojawiać się też problemy zdrowotne. Przy 9. albo 10. zastrzyku, 9. chyba zastrzyku, zaczęłam się bardzo źle czuć. U mnie to trwało cały czas, non-stop, dzień w dzień, co 5 minut były wymioty, był odruch wymiotny. Czułam się po prostu jak
no ja się nie czułam w ogóle. No i za czwartym razem, jak mnie zabrała karetka, to w morfologii od razu we krwi wyszło ogromnie powiększone te enzymy trzustkowe. Lekarz, jak to zobaczyła, się przeraziła. Powiedziała, że jeżeli nie zostanę na oddziale, no to będzie sepsa, że tutaj grozi sepsa. Kinia niestety jest książkowym przykładem tego, co dzieje się, jeżeli bierzesz Ozempik, żeby schudnąć. Tak wygląda diagnoza Kini. No i co? Diagnozą jest idiopatyczne zapalenie trzustki, zapalenie żołądka i dwunastnicy, ostre zapalenie żołądka, ostre obrzękowo-śródmiąższowe zapalenie trzustki. Ale co w ogóle zmotywowało Kinię do tego, że zaczęła brać Ozempik? Ludzie pisali wprost, że jest gruba, wywierali na nią presję, że wygląda nie tak, jakby tego oczekiwali. Takich komentarzy jest o wiele więcej. Widać tutaj ogromny problem presji społeczeństwa na bycie szczupłym bez względu na konsekwencje i cenę. Widzimy też dookoła, że raczej promowane są te szczupłe sylwetki. A te komentarze, które pojawiają się u Kini Wyczyńskiej, mają swoje konsekwencje. Niestety Kinia jest przykładem na to, że takie opinie odnośnie czyjegoś wyglądu mogą mieć tragiczne konsekwencje. W tym wypadku są to poważne problemy zdrowotne, które ciężko będzie odwrócić. No bo jest to naturalne, że kiedy czytasz takie rzeczy na swój temat, to pogarsza nie tylko twoje zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Może gdyby Kinia nie czytała tych wszystkich komentarzy na temat swojej wagi, nie wzięłaby tych zastrzyków. Dlatego apel do wszystkich, zastanówmy się, zanim komuś powiemy lub napiszemy, że jest gruby lub otyły, bo konsekwencje mogą być naprawdę różne i nigdy nie wiemy, czy ktoś ma te dodatkowe kilogramy przez to, że się objada, czy może stoi za tym poważna choroba. Dlatego nie osądzajmy, bo nie wiemy, jaka historia stoi za danym człowiekiem. Niektórzy lekarze ostrzegają, że wstrzykiwanie tego leku może prowadzić do zaburzeń trawienia, a inne skutki uboczne to na przykład problemy żołądkowe, mdłości, zawroty głowy czy ostre zapalenie trzustki, a przy odstawieniu przybranie na wadze. Jeżeli zdrowa osoba decyduje się na branie Ozempiku, to musi zdać sobie sprawę z tego, że ten lek może wyrządzić ogromne szkody w jej organizmie. Słuchajcie, śniadanie moje jak wygląda. Jest to jeden naleśnik, nierobiony na oleju. W ogóle w smaku jest zupełnie inny. Łapie mnie po prostu czasami bezsilność, jak patrzę na to swoje jedzenie. A do tego talerz pełen leków. I tak 3 razy dziennie. Na przykładzie Kini widzimy, że jest ona na restrykcyjnej diecie i musi codziennie brać kilka razy leki. A jej organizm jest mocno osłabiony. Że muszę w ciągu dnia zrobić sobie ze 2-3 drzemki, bo słaba jestem jednak, wiecie, tego jedzenia jest trochę mniej. Zobaczymy, czy będzie parę lat, czy do końca życia, czy uda się szybciej, czy ta trzustka się zregeneruje. Ozempik jest ogromnym zagrożeniem, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. Wpływ influencerów i celebrytów, którzy promują szybkie odchudzanie, może wywierać presję na młode osoby, które będą czuły, że muszą wyglądać w określony sposób, aby upodobnić się do osób, które obserwują na co dzień. Poza tym, aby kupić Ozempik, trzeba mieć receptę. A często jest tak, że osoby, które go szukają, tej recepty nie mają, więc szukają go na czarnym rynku, gdzie tak naprawdę nie wiemy, na co trafimy. No bo może to być cukier puder albo inny lek zapakowany tylko w opakowaniu po Ozempiku. Ale jeżeli są osoby, które biorą go z wiadomego źródła, to i tak, gdy stosują go tylko na odchudzanie, to może wywołać on dużą krzywdę. Ozempik to głównie lek na cukrzycę. I faktycznie może on pomóc w walce z tą chorobą, ale w przypadku chudnięcia lepiej zamiast magicznych tabletek zdecydować się na wprowadzenie zdrowych nawyków, sportu, aktywności fizycznej i nie traktować Ozempiku jako leku na odchudzanie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym trendzie, czy może znacie kogoś, kto brał Ozempik lub inne leki na odchudzanie, czy może macie cukrzycę i mieliście problem z dostępnością tego leku. Jestem bardzo ciekawa, bo mam nadzieję, że tym filmem też mogę kogoś przestrzec, może osoby, które się zastanawiają nad wzięciem tego leku, że naprawdę można zrobić sobie ogromną krzywdę. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie koniecznie znać też w komentarzu, jaki temat byście chcieli usłyszeć w kolejnym odcinku. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Buziaczki. A i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. A kolejny odcinek już w środę o godzinie 18:00.